Dzień dobry, panie inspektorze. Dzień dobry, witam państwa. Mamy dzisiaj Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Warto zapytać, na ile ekologiczni są Polacy. Co prawda nie wszyscy złożyli tak zwane deklaracje śmieciowe, ale wśród tych, którzy złożyli, aż 80% twierdzi, że będzie śmieci segregować. No. Wierzy pan w to? Po pierwsze, inspekcja jest na pewno ekologiczną organizacją i świętujemy ten dzień, prawda, przez to, że się spotykamy tu w Opolu, właściwie w Pruszkowie, tuż pod Opolem, poprzez pracę dla dobra, prawda, kraju i obywatela. Natomiast co do tego pytania, to powiem tak, że ustawa śmieciowa to jest rewolucja i sukces tej rewolucji zależy od każdego z nas, od obywatela. Czy potrafimy segregować? Na pewno potrafimy wytwarzać śmieci, bo wytwarzamy ich najwięcej w całej Europie w stosunku do dochodu narodowego. I jest stara zasada, zanieczyszczający płaci, więc ten, który wytwarza odpady, powinien się z nimi uporać i za to zapłacić. A to jest dobra ustawa, bo na przykład wiceprezydent Opola nazwał ją bublem prawnym. To znaczy, samorządom to nie odpowiada, ale samorządy wygrały i mogą wygrać w tej ustawie bardzo dużo, bo po pierwsze dostały zwierzchność nad odpadami. Miały do tej pory zwierzchność firmy, które zabierały odpady od nas, prawda, z tych pojemników śmieciowych w każdym domu czy w bloku. Natomiast w tej chwili samorządy dostały minę złota. Dostały, prawda, żyłę złota, z której mogą zrobić perełkę, jeżeli chcą. Ale przy pomocy obywatela, przy pomocy dobrej realizacji tejże ustawy. No, zachowują się trochę tak, jakby wdepnęły na minę. No, tak naprawdę 1/3 samorządów w Polsce, gmin, dopiero ogłosiła albo rozstrzyga przetargi na firmy, które mają śmieci, no tak, odbierać, reszta nie. I tutaj jest pies pogrzebany, bo są firmy, prawda, komunalne, które zainwestowały w infrastrukturę śmieciową i które by chciały tą infrastrukturę utrzymać po to, żeby realizować, powiedzmy, założenia ustawy. Natomiast mamy przetargi. Ustawa mówi o przetargach. Jesteśmy w kraju wolnego rynku i trzeba się poddać weryfikacji rynku. I taka firma może wygrać, może przegrać. Stąd opór samorządów do przetargów. Czyli to mówi pan rzeczywiście, jest to bierny opór, tak? Jest to opór. A co grozi samorządom, które nie zdążą? Powiem w ten sposób, że będziemy karać tych, którzy nie respektują ducha ustawy i którzy jak gdyby lekceważą ideę przetargu jako wyłonienia najlepszej firmy śmieciowej. A kto te mandaty czy grzywny będzie wymierzał? No właśnie, siedzi tutaj przed panem główny inspektor i w imieniu całej inspekcji obiecuję, że takich opornych będziemy mocno karać, a możemy wymierzać karę nawet do 50 000 zł. Natomiast jeżeli przetarg jest skomplikowany, bo wiadomo, że są różne uchybienia, są protesty, prawda, ale była dobra wola rozstrzygnięcia przetargu firmy, która będzie się tym zajmować na danym terenie, to taką firmę będziemy traktować łagodniej. Na przykład 10 000 zł. A to jest kara dla wójta, burmistrza czy dla gminy? Po raz pierwszy Inspekcja Ochrony Środowiska dostała ustawowy oręż karania samorządów. Nigdy do tej pory nie mieliśmy tak jasno sprecyzowanych możliwości karania samorządu, jak w tej ustawie. Ale samorządu całego, nie samorządowców konkretnie. Samorządu, na gminę. Z budżetu gminy kara 50 000 zł musi być zapłacona. Panie inspektorze, taki dowcip ostatnio jest powtarzany. Ja segreguję śmieci od zawsze na te, które palę w dzień i na te, które palę w nocy. No a problem jest palący, bo coraz więcej miast ma problemy z zanieczyszczeniem powietrza. To po części jest efekt tej tak zwanej niskiej emisji. Na przykład Opolszczyzna musiała ostatnio zlecić opracowanie programu ochrony powietrza, bo ma duży kłopot z pyłem zawieszonym. Bardzo duży kłopot. Realizacja ustawy śmieciowej musi się między innymi odbywać poprzez spalanie śmieci. Spalanie śmieci dla celu odzysku energii, jaka jest zawarta w tychże śmieciach. Ale w spalarni. Tak, ale w spalarni przemysłowej, kontrolowanej, która nie emituje zanieczyszczeń w okolicy. Natomiast my mamy miliony, mówię dokładnie, miliony mikrospalarni, którymi są nasze kotły i nasze domostwa, gdzie się pali byle czym i między innymi śmieciami. A zatem zamieńmy przy okazji tej ustawy te mikrospalarnie na prawdziwe spalarnie przemysłowe po to, żeby śmiecie unieszkodliwać i odzyskiwać z nich energię. No ale te spalarnie budzą straszne opory społeczne, ludzie się ich boją. Opór jest bardzo nieuzasadniony. Dam przykład oczyszczalni Czajka, prawda, w Warszawie, która została oddana niedawno do użytku dla 1,5 miliona mieszkańców i ścieki, które w tej chwili, prawda, z Warszawy są odprowadzane do Wisły, to są ścieki oczyszczone. A zatem ta ustawa śmieciowa, ja ją porównuję do rewolucji, która nastąpiła i jeszcze następuje, bo skończymy ją w roku 2015, w odniesieniu do ścieków komunalnych, czyli naszych odchodów własnych, z nas domów, prawda? A tu podobnie drugim rodzajem śmieci, które wytwarzamy, czy odpadów, to są właśnie te odpady
śmieciowe, stałe, prawda? A zatem musimy dopełnić tą całą rewolucję, prawda? W sensie tego, co my wytwarzamy i po ściekach musimy się wziąć za odpady stałe. A nie boi się pan pewnej kontrrewolucji, bo ta ustawa wprowadza taką odpowiedzialność zbiorową. Mamy duży blok, większość segreguje, ktoś nie segreguje, więc no, mamy jeden duży śmietnik wszyscy będą płacili jak za śmieci nieposegregowane i będzie wielka wojna na osiedlu. Dlatego powiedziałem, że sukces ustawy zależy od tego, jak samorząd do tego podejdzie, prawda? Powtarzam, jeszcze raz, jest to żyła złota, ale z drugiej strony zależy od nas samych. Zanieczyszczający powinien się sprawdzić. My, obywatele Polski, powinniśmy się sprawdzić i dostosować się do pewnych standardów europejskich. Od nas to zależy. Trochę potrwa. Powinniśmy segregować śmieci, powinniśmy mieć te zgniatarki, prawda, do butelek, prawda. Powinniśmy podejść do tego poważnie, bo chyba przyjemnie jest mieć czysto na podwórku, czysto w okolicy, prawda, i czysto w kraju. Panie inspektorze, w listopadzie na szczycie klimatycznym w Warszawie mają zapaść decyzję w sprawie redukcji CO2 i gazów cieplarnianych. Niemcy naciskają na większą redukcję. My się bronimy, czy ustępujemy? Znaczy, nie mamy jak gdyby powodu do wstydu, bo przypomnę, że szczyt klimatyczny jest szczytem globalnym. W ramach globalnych zobowiązań, czyli protokołu z Kioto, Polska jest liderem światowym. Polska osiągnęła redukcję gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym protokołu z Kioto ponad 33%. A zatem jesteśmy liderem na rynku globalnym unieszkodliwania, czy powiedzmy, prawda, ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Natomiast w Unii jest trochę inaczej. Ale wiele krajów unijnych, łącznie z całą Unią jako pakietem, prawda, no tam są zaległości. My jesteśmy też w dobrej sytuacji, natomiast problem polega na tym, że Unia zwalcza węgiel. Dla Unii węgiel jest złym paliwem. Węgiel faktycznie jest paliwem, które jest mniej ekologiczne niż gaz, prawda, czy powiedzmy olej, ale niestety my mamy węgiel, wobec czego nie można nam odebrać suwerenności energetycznej czy bezpieczeństwa energetycznego, zakazując spalania węgla. Liczymy na gaz łupkowy, ale to jest jeszcze kwestia przyszłości, może dekady, może więcej. I dopiero wtedy, kiedy możemy zastąpić węgiel, na przykład gazem łupkowym, możemy przejść do wolnego rynku w zakresie emisji CO2. No ale w międzyczasie mamy takie problemy, jak na przykład rozbudowa elektrowni Opole. Miały być dwa nowe bloki, niestety opalane właśnie węglem kamiennym. I Polska Grupa Energetyczna wycofała się z tej inwestycji. No cała Opolszczyzna jednak walczy, by te inwestycje zrealizować. Problem polega na tym, że Komisja Europejska stosuje zasadę, powiedzmy, prawda, no, pozwoleń, czy powiedzmy chce skończyć z tak zwanym bezpłatnym dawaniem pozwoleń na państwa. Pozwolenia mają być dawane dla firm, które powiedzmy nie emitują tego dwutlenku węgla, a w związku z tym, jeżeli ustawimy wszystkie zakłady energetyczne w Europie w kolejności, prawda, czy według wielkości emisji, no to niestety firmy, które opierają gospodarkę swoją energetyczną na węglu, będą w ogonie. I problem polega na tym, że chce się odciąć ten ogon. A zatem jesteśmy w sytuacji takiej, że będziemy może przymuszeni do kupowania. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wzrost ceny tych uprawnień, to biznesowo dla PGE to się nie opłaca. I stąd jest ten problem, że PGE uważa, że jest to inwestycja, która nie będzie inwestycją opłacalną, biznesowo opłacalną, prawda? I teraz jest pytanie, czy państwo powinno wspierać takie inwestycje? Moim zdaniem, jeżeli to chodzi o bezpieczeństwo energetyczne węgiel, być może państwo powinno wspierać, dopóki nie będzie alternatywy w postaci gazu łupkowego. No, nowy minister skarbu powiedział bodaj 2 dni temu, że ci menedżerowie w takich spółkach Skarbu Państwa powinni jednak bardziej kierować się polityką rządu w tej kwestii niż decyzjami akcjonariuszy. Chyba powiedział słusznie, nawet na pewno, bo polityka bezpieczeństwa energetycznego to jest polityka i państwa, i polityka zapewnienia obywatelowi tego, że żarówka się świeci, prawda, tego, że kaloryfery grzeją i tak dalej. A zatem póki co powinniśmy działać w grupie, państwo i firma, w tym samym kierunku. No tak, bo odbiór społeczny u nas jest taki, że ustępujemy takim ekologicznym obsesjom unijnych biurokratów. No, czy ustępujemy? Może nie do końca, ale fakt jest faktem, że Polska w tej chwili jest zdecydowanym oponentem tak drastycznego przejścia z uprawnień, które są dawane na państwo za darmo, do kupowania uprawnień na rynku. Bo wiadomo, no to że będzie strasznie dużo kosztować. Że będzie kosztować i są pewne scenariusze, prawda, obliczeniowe, że wtedy energia może podrożeć nawet i o 300%, a kto wie, czy nie więcej. I stąd walka o
niską cenę energii jest walką o bezpieczeństwo energetyczne Polski, polegającą na wykorzystaniu naszych zasobów energetycznych. To na koniec zapytam, bo wspomniał Pan o tym, była w Pruszkowie Narada Inspektorów Wojewódzkich. Na jaki temat? Znaczy jeszcze trwa. Trwa jeszcze. Jeszcze o czym trwa. Rozmawiacie? I właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać o realizacji ustawy śmieciowej. Bo 16 lipca przystępujemy do roboty i mówimy wszystkim, prawda, marszałkom, wszystkim samorządom, sprawdzam. Też dzisiaj, bezpośrednio po wyjściu z tego, prawda, Opolskiego Radia, mam spotkanie z marszałkiem również na ten temat, marszałkiem opolskim. No, bo to rzeczywiście trudny temat. Naszym gościem był dzisiaj Andrzej Jagusiewicz, Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.